jedną z rzeczy, która nas zawsze prowadziła na naszej służbie, to było to, że wiedzieliśmy rzeczy od Boga. Dlatego też byliśmy w stanie się przeciwstawić systemowi. Systemowi, który mówił ci, to jest tak. Wiecie, do nas przychodziła masa różnych ludzi. Dzisiaj tak nie jest już, ale przychodziła masa różnych ludzi, proroków, tak twierdzili, że są prorokami. I mówili nam, jaki jest Bóg, jak trzeba żyć. Problem polegał na tym, że to było coś innego niż ten Bóg, którego spotykaliśmy osobiście. To coś innego było. To nam nie grało. Jak tak się spotykasz z Bogiem, to nikt cię nie okpi. Jest napisane tak. Nawet twoi bracia i dom twojego ojca, i oni cię zdradzają. I oni pełnym głosem wołają za tobą. Nie wierz im, mój Pan, choćby nawet przyjaźnie z tobą rozmawiali. Mocne słowa. Się zna swojego Boga. To się nie ulega dziwacznym obrazom. Dziwacznym obrazom, które są w różnych służbach, w różnych sytuacjach. Wiecie, ja jak byłem w świecie, widziałem masę różnych działań ludzkich. Widziałem działania dużych konsorcjów finansowych, widziałem działania grup przestępczych, działania różne widziałem. Potem się nawróciłem, zacząłem oglądać działania różnych służb w Kościele, wielu różnych służb. I po latach się tak nad tym zastanawiając, zobaczyłem, mówię, Boże, to się niczym nie różni. Niczym. To po prostu jesteś ty wpleciony w to wszystko. Wpletli cię. Tam cię nie wpletli. Tu cię wpletli. Zobaczyłem te same mechanizmy, reguły gry. Nawet te same formy manipulacji. Trzeba znać swojego Boga. Znać Go.